Jest taka jedna rzecz, jedna sprawa, jedno działanie Boga, które towarzyszy nam od samego początku, od kiedy człowiek został stworzony. Już nam to towarzyszy i niektórzy mogą sobie pomyśleć, że lepiej, żeby tego nie było. Ale kiedy patrzymy od strony Boga, to bez tego nie byłoby tego, co Bóg chce. Wiecie, co to jest, co od początku nam towarzyszy. Próba. Gdyby nie to drzewo poznania dobra i zła, piękne życie w raju trwałoby do dzisiaj. Ale to nie było tym, co Bóg zamierzał osiągnąć. To był wstęp, ale to nie był finał. Bóg miał większy zamysł, większe plany osiągnięcia swojego celu. To był tylko początek. A więc musiało się tam pojawić to drzewo poznania dobra i zła, aby człowiek przeżył próbę i okazał się człowiekiem, który zawiódł. A więc to, co było stworzone, było bardzo dobre, nie było niezawodne. Nie mogłoby być z Bogiem wieczności. A więc Bóg podjął się dalszego działania. I to działanie już było określone przed założeniem świata. Jaki jest zamysł Boga względem ciebie i mnie? Nieraz myślimy sobie, jak dobrze by było, gdyby tych prób nie było. Byłoby tak łatwiej żyć na tej ziemi. Ale też gdzie byśmy doszli? Było tu tam trochę wspominano o małżeństwach, tak przy okazji sobie. Człowiek jest w małżeństwie, ma męża. Ta niewiasta ma żonę, ten mężczyzna. No i mają próbę. Nie ma męża, nie ma żony, też ma próbę. Każdy ma próbę. Jeden myśli, no temu już jest lepiej, a drugi myśli, tamtemu jest lepiej. A ten, dlaczego ludzie tak mogą myśleć? Temu jest lepiej, tamtemu lepiej. Ja mam gorzej, bo mam to czy inne rzeczy. Każdy przeżywa próbę. Próbę w swoim miejscu, w którym przebywasz. Przeżywasz próbę w tym doświadczeniu, w jakim jesteś. Przeżywasz próbę. Każdy przeżywa próbę. Może myślisz, tamtemu jest łatwiej, a tamten myśli, tamtemu jest łatwiej. Każdy, kiedy doznaje swoją próbę, to myśli, że ten drugi mu łatwiej, bo nie ma tak jak ja, nie ma takich doświadczeń, nie ma takich trudności. Na pewno ma łatwiej. Ale każdy, który jest w próbie, okazuje się, że doznaje, że coś z tym jego ciałem jest nie tak. Że to ciało utrudnia próbę. Tak czy nie? Masz wybrać dobre, a okazuje się, że twoje ciało cię ciągnie w przeciwnym kierunku i doradza ci zupełnie co innego. I co zrobić teraz w takiej próbie? No wiemy ze Słowa Bożego, lepiej się nie radzić ciała i nie słuchać tego ciała, słuchać się Boga i wygrać. Ale ono jest takie silne, to ciało, i tyle ma racji w tym, co mówi. I w sumie dba o ciebie, żeby cię to nie bolało i żebyś nie musiał się uniżać, żebyś nie musiał stać się mniejszym od innych, żebyś mógł mieć swoją pozycję, żebyś czuł się w porządku, że nie jesteś taki, że i tak dalej, a jednakże. Zobaczcie, ilu ludzi ulega temu. Adam i Ewa ulegli, Ewa uległa ciału. Wcześniej mijała to i nie miało znaczenia, a teraz raptem okazało się, że ciało zaczęło mówić, to jest godne pożądania, to jest warto, żeby zaryzykować i sięgnąć ręką.
Możemy być pewni, do ostatniego tchnienia będzie nam to towarzyszyło. Próba. Nie mamy wyjścia. Musimy przejść to. Ale jak przejdziemy i co z tego wyniknie, ma dla nas bardzo wielkie znaczenie. Bo jeśli przejdziemy próbę, to będziemy tam, gdzie jest Pan. Jeśli nie, to nie będziemy tam, gdzie jest Pan. Druga Mojżeszowa, 15 rozdział. Widzimy tutaj Izraelitów. Przed chwilą wyszli z Egiptu, z 400-letniej niewoli. Przeszli przez Morze Czerwone. Oglądali, jak wojska Faraona giną, a oni szczęśliwi, oddzieleni od nich, od ich siły, od ich mocy, zaczynają śpiewać, chwaląc Boga. Od 22 wiersza. Potem powiódł Mojżesz Izraela od Morza Czerwonego i wyszli na pustynię Szur. Wędrowali 3 dni po pustyni, a nie znaleźli wody. 3 dni. Wielkie wydarzenie, przejście przez otwarte Morze Czerwone. Wspaniały akt chwały Bożej mocy. Przeżyte wspaniałe oddzielenie od sił wroga, który byłby mocen ich sponiewierać. 3 dni. Niedziela, poniedziałek, wtorek. Mamy środę. To tak niedawno. I przybyli do miejscowości Mara i nie mogli tam pić wody, bo była gorzka, dlatego nazwano tę miejscowość Mara. I oto 3 dni po pustyni, nie ma wody i trafia się woda, ale jaka? Gorzka. Wtedy lud szemrał przeciwko Mojżeszowi, mówiąc, co będziemy pić, jest jeszcze gorzej niż było, bo w sumie kiedy szli i nie było wody, to chociaż wiedzieli, że nie ma wody, a teraz mają wodę, ale nie mają się jak napić, bo jest gorzka. Mojżesz wołał do Pana, a Pan wskazał mu drzewo i wrzucił je do wody, a woda stała się słodka. Tam ustanowił dlań przepisy i prawo i tam go doświadczył. Co teraz Bóg czyni? Moglibyśmy wiele opowiedzieć o goryczy. Czy o słodyczy. Ale Bóg czyni coś znowuż. Znowuż nakłada na nich próbę. I rzekł, jeżeli pilnie słuchać będziesz głosu Pana, Boga Twego, i czynić będziesz to, co prawe w oczach Jego, i jeżeli zważać będziesz na przykazania Jego i strzec będziesz wszystkich przepisów Jego, to żadną chorobą, którą dotknąłem Egipt, nie dotknę ciebie, bo ja Pan, twój lekarz. I przybyli do Elim, gdzie było 12 źródeł wody i 70 palm. I tam nad wodą rozłożyli się obozem. Bóg nakłada na nich znowuż próbę. Zaczyna się pojawiać linia podziału. Żyliście w Egipcie, żyliście w sposób bez ustalonego mojego prawa. Żyliście pod niewolą, byliście ciemiężeni, w różny sposób wykorzystywani. Ale teraz jesteście
moim ludem. Ja daję wam moje prawo i chcę zobaczyć, co wy z nim zrobicie. Czy wy będziecie wdzięcznym sercem żyć zgodnie z tym, co ja do was mówię, mówi Pan, czy będziecie mi się sprzeciwiać? Człowiek żyjący w bezprawiu, żyjący według swego upodobania i myślenia, ma się nauczyć żyć w uporządkowaniu. Ma się nauczyć żyć w posłuszeństwie Bogu. Jak z nami jest. Nie różnimy się od nich. Według ciała jesteśmy też bardzo nielubiącymi prawo, uporządkowanie. Lubimy swój własny sposób na życie. Lubimy swoje własne pomysły i bardzo nie pasuje nam to, żeby ktoś nami zarządzał. Niech ktoś mi powie, że tak nie jest. I zrobić z nas posłuszny Bogu lud. Czyż Bóg nie podjął się rzeczy niemożliwej? Nie ma nikogo tak upartego jak my. A jednakże Bóg stawia linię i mówi: sprawdźcie i zobaczcie, czy wy jesteście lepsi i czy wy będziecie mnie się słuchać. Czy wasze mniemanie o sobie, że jesteście lepsi od tych Egipcjan, jest oparte na tym, że wy będziecie się słuchać Boga, tak jak On do was mówi, codziennie. Nie chcę, żebyście czuli się niekomfortowo, ale gdyby codziennie miał być wymierzony nam mandat za nieposłuszeństwo Bogu, byśmy się nie wypłacili do końca naszego życia, pracując przez 24 godziny na dobę. Może za jeden dzień tylko. Myślicie, ale co my takiego robimy złego? Kiedy zaczynamy słuchać Boga, okazuje się, ile On od nas wymaga. Ale my próbujemy o tym szybko zapomnieć, o Jego wymaganiach, i próbujemy zrobić coś inaczej. Po swojemu dobrze, ale tak jak my chcemy dobrze, nie tak jak Bóg chce. I człowiek bierze coś sobie, co mu pasuje, i w to wprowadza i czuje się w porządku. Ale Bóg ma więcej niż to tylko. On ma pełną perspektywę swojego prawa i On chce, żebyśmy się nauczyli Jego prawa w taki sposób, abyśmy pamiętali o tym, co On do nas mówi. Pilnie słuchać będziesz głosu Pana Boga Twego. Już tu zaczyna się kłopot, zaczyna się problem. Na ile jest to pilne słuchanie, a na ile tylko słuchanie, żeby powiedzieć: ja słuchałem, ja słuchałam. A na ile jest to rzeczywiście pilne słuchanie? Już tu zaczynają się mandaty. Na ile to jest takie słuchanie, żeby zapamiętać i żeby tak żyć? Żeby weryfikować od razu, czy ja jestem w tym Słowie Bożym. Pamiętacie, jak Pan Jezus powiedział: kto zachowa słowo moje, śmierci nie ujrzy na wieki. Mamy tutaj słowo Pana Jezusa, który mówi: kto zachowa słowa moje, śmierci nie ujrzy na wieki. A więc jak ważne jest to, żeby zachować to słowo. Wtedy pojawia się pilność, żeby je słuchać i żeby nie było tak, że lata mijają, a człowiek nie wie tak naprawdę, jak ma żyć. I ma
po iluś latach chrześcijaństwa własny sposób na życie. I kiedy weźmiesz iluś wierzących, okazuje się, że każdy ma swój sposób na życie. Że to się nie stał jeden sposób, który jest zgodny z przykazaniami Jezusa Chrystusa, tylko każdy swoje własne, prywatne chrześcijaństwo zrobił, własny ogródek i obsiewa go własnymi pomysłami. Między nimi też jest to słowo Chrystusowe. I gdy chodzi o stanowisko, ja nie widzę nic takiego, co by było aż tak złego. W sumie robię to, robię to. Oni mieli tak, no płacimy tu dziesięciny, mamy te z kopru, kminku, różnych rzeczy. Robimy dokładnie, dokładnie robimy to, bo asy nas w tym próbowali się specjalizować. Ale już nie miłowali bliźniego swego, jak siebie samego. Myśleli tylko o wywyższaniu samych siebie i myśleli, że ten koper, kminek im to załatwi, że będą wysoko stali u Boga. Podczas gdy tak naprawdę spadli, Jan nazywa ich plemię żmijowe. Któż wam powiedział, że następuje koniec? A więc mamy doświadczenie, kiedy Bóg stawia przed nami słowo i człowiek już nie jest tak bardzo chętny. Przyjąć tak zbawienie za darmo, z łaski, bez żadnych tam słów, Boże. To jest najlepsze, co mogłoby się trafić. Każdy niech żyje jak chce, a zbawieni jesteśmy wszyscy. To by było naprawdę dla nas super wyjście. Po ludzku to by było rozwiązanie sprawy, ale nie od strony Boga, ponieważ On nie osiągnąłby swojego celu. Liczy się Boży cel. On nas stworzył dla swojego celu, nie dla naszego celu. Nie dla naszego wypaczonego myślenia o sobie, tylko dla swojego celu. I teraz każdy z nas musi odnaleźć Boży cel dla siebie, a to jest ten sam cel dla każdego z nas. A więc uważne słuchanie. To znaczy, że zaczynamy wiedzieć, kto do nas mówi, że to nie mówi ktoś jak ktoś znajomy, tylko mówi to sam Stwórca do mnie i do ciebie. Wiecie, to jest tak, czytać słowo i myśleć, czy ja tak żyję. Jeżeli nie, to weryfikować to, bo Bóg dał szansę w tym słowie, żebyśmy mogli się oczyszczać z tego, co zobaczymy, że nie jest w porządku, że nie tak chciał Bóg, żebyśmy żyli, czy czynili, a my tak żyjemy i czynimy. Iść tak, jak Bóg prowadzi. Za wszystko dziękować Bogu. Łatwe. Ale przecież Bóg tego chce. Bóg chce, żebyśmy docenili, że On nas kocha i czyni wszystko wobec nas, co jest najlepsze dla nas. Bóg chce. Jest powiedziane nawet, że przygotował to wszystko przed założeniem świata, abyśmy mogli z tego korzystać. A więc Bóg chce naszego dobra. Czy my to też tak widzimy? Czy może jeszcze nie wyrośliśmy z tych dziecinnych lat i tak jak dzieci stawialiśmy przeciwko rodzicom, że rodzice nie rozumieją, że my już jesteśmy tak duży, że już mamy prawo i już jesteśmy mądrzy, że już my wiemy, co z tym swoim życiem zrobić i tak dalej. I próbujemy to samo zrobić dalej wobec Boga, że przecież my już jesteśmy mądrzy, my wiemy już, jak pokierować swoim życiem, jak pokierować naszymi domami. Ale czy chcemy zrobić tak, jak mówi Bóg? Czy chcemy Go słuchać? Czy chcemy żyć tak, jak On do nas mówi? Czy chcemy? Czy chcemy? Czy nadal próbujemy, żeby On się zmienił? I mówimy, przecież ja nikomu nic złego nie robię. Bóg mówi, dobrze, ale teraz przejdźmy do tego, czy robisz dobro, które ja mówię. Widzicie, sprawa jest z Bogiem. I dopóki człowiek tego nie zrozumie, to nie będzie mieć bojaźni Bożej w sercu swoim. Bóg zaczyna od tego, mnie będziesz się słuchał, Izraelu. We wszystkim, co ja ci powiem, mnie będziesz się słuchał. I oto dał próbę, powiedział, teraz próba, mój ludu, teraz ja będę mówił, a wy macie słuchać. Słyszałem was krzyk w Egipcie,
Słyszałem wasze narzekania, słyszałem wasze bolączki, wysłuchałem was, wyrwałem was z niewoli, a teraz wy będziecie mnie słuchać, abym mógł was zachować i abyście mogli być przed moim obliczem teraz i zawsze. Teraz wy będziecie mnie słuchać, mówi Pan. Czy chcesz? Człowiek mówi, no tak, ale wystarczy tylko, że jedno nie pasuje. Człowiek mówi, no w chwilę, to tak od razu mam słuchać się? Ja muszę to przegryźć. Ja muszę z tym się jakoś spotkać, ja muszę to przemyśleć. No i przemyśliwuje człowiek, mija rok za rokiem, no i co z tym? Ach, to oto kiedyś, to było dawno, już zapomniałem. Bóg mówi, dziś, kiedy głos mój usłyszałeś, dziś zrób to, co usłyszałeś, czy usłyszałeś. Człowiek, no, widzicie, już się zaczyna od początku. Czy oni go traktowali jak Boga? No przecież wydostał ich z niewoli. Pokazał swoją moc i siłę na Faraonie i jego wojsku. Czy oni go traktowali jako Boga, czy jako kogoś, kto chce co zrobić z nimi? Skrzywdzić ich, tak? To po to nas wyprowadził, żeby powybijać nas na pustyni? To nie lepiej nam było zostać w Egipcie? Przynajmniej sobie żyliśmy po swojemu, a teraz musimy żyć tak, jak On nam każe? Widzicie, jak to zaczęło działać szybko? Będziecie mnie słuchać, mówi Bóg. Już jest problem. Jak tu słuchać, kiedy ta żona jest taka? Jak tu słuchać, kiedy ten mąż jest taki? Jak tu słuchać, skoro ten brat jest taki, ta siostra jest taka? Jak to słuchać? Jak to zrobić? Otóż Bóg daje swego Ducha Świętego, żeby tak zrobić. Ciało nic nie pomaga, duch ożywia, a więc Bóg daje możliwość, żeby Jego Słowo trafiało na dobry grunt, tak jak powiedział Pan Jezus, i żeby zachowane zostało, dlatego że jest dobre, pożyteczne, potrzebne. Chociaż jest jak miecz przenikający, jednakże zostawia po sobie miłość, radość, pokój, łagodność i cierpliwość, odcinając od nas to, co przeszkadzałoby, aby to mogło się zjawić. A więc wszystko zaczyna się od początku. Bóg mówi, teraz będziecie mnie słuchać. Posłuszeństwo jest mi milsze od ofiary. Widzicie, jaki jest problem? Pokolenie za pokoleniem przychodzi i pokolenie za pokoleniem odchodzi, a pośród tych pokoleń niewielu zaczęło słuchać Boga. Niewielu zaczęło robić to, co powinno robić. Wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Biegną twoje lata i myślisz sobie, no jestem już ile lat wierzącym, czy wierzącą? Ale czy to ma znaczenie ile lat? Czy to ma znaczenie, jak wygląda słuchanie Boga? Czy widać słuchanie Boga? Bóg chce nas bawić i On wie, do czego dąży. On jedynie wie, do czego dąży. Tobie może się wydawać nieraz, że to chyba nie o to chodzi. Tak jak nieraz mówiliśmy i ktoś mówi, prosiłem Pana o miłość, a spadło na mnie wszystko. Teraz nerwy mnie biorą, złość mnie na wszystkich ogarnia. Ja prosiłem o miłość, a spadło na mnie zezłoszczenie. Co to jest? O co chodzi więc? Mam nie prosić o miłość? No tak, bo w tobie aż kipi i teraz to trzeba wydostać na zewnątrz, żebyś znienawidził siebie z tym kipiącym złem, żeby dopiero napełnić cię miłością. Nie można mieszać miłości z goryczą. Miłość potrzebuje czystego naczynia, a więc zaczyna Bóg oczyszczać, a tobie już się to nie podoba. Nawet nie miałeś pojęcia, czy nie miałeś, ile w tobie kipi tego. Dobrze, żeś poprosił. Bóg chętnie chce ci pomóc. Ale nie zaczyna tak, jak ty chcesz, prawda? Powinien cię pochwalić za dobrą modlitwę. Powiedzieć, no, tak, to jest piękna rzecz. A Bóg wysłuchuje i robi to, co trzeba.
Prosisz o więcej, Bóg uczyni więcej dla twojego zbawienia. Bo gdy zostawi cię z tym, co tam siedzi w środku, to zginiesz na zawsze. A więc jak dobrze jest, kiedy słuchamy się Boga. Co On mówi? Z sercem otwartym, pamiętacie, jak Dawid mówił, wstaję, czytam, zastanawiam się, rozważam. Naucz mnie zakonu Twego, naucz mnie Twego prawa. Chcę żyć każdym słowem, które z ust Twoich pochodzi, Boże. Nie grzeszę przeciwko Tobie, bo zachowuję Twoje słowo w sercu swoim, by wydawać owoc tego słowa, byś Ty był, Boże, uwielbiony. Przecież my potrzebujemy Boga, który nam powie to, co jest prawdziwe, bo my zostaliśmy okłamani przez diabła i to okłamanie stało się dla wielu z nas prawdą naszego życia. I pozwalamy dalej, aby to kłamstwo nad nami panowało. Jezus mówi, poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Ale człowiek pozwala sobie dalej żyć w okłamaniu i czuje się w porządku. Okłamanie oddzieliło nas od Boga i życia zgodnego z wolą Boga. A więc dalej oddziela wielu chrześcijan zakłamanie, okłamanie od życia zgodnego z wolą Boga. I ludzie dalej żyją bez tej woli Bożej i czują się w porządku, bo coś wiedzą. Biblijnie umieją się pomodlić czy różne rzeczy zrobić, ale dalej dają się okłamywać i ich życie nie biegnie zgodnie ze Słowem Bożym. A więc od czego trzeba zacząć? Od słuchania. Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do zborów. Od słuchania trzeba zacząć. I wtedy usłyszysz na swój temat wiele różnych rzeczy od Boga. Ale jest to, tak jak słyszeliśmy, owoc miłości i pragnienia, by nas zbawić, by nas przeprowadzić przez te ziemskie doświadczenie i wprowadzić do wspaniałej wieczności. To jest Boży plan, Boży zamysł. Czytamy o nim i wiemy, ale to nam umyka. I umykać będzie, aż zaczniemy go słuchać naprawdę uważnie. Bo On chce, żebyśmy byli wszyscy podobni do Jego Syna. Ma prawo chcieć, co chce, bo jest naszym Stwórcą. A my mamy obowiązek posłuchać Go i pozwolić na to, żeby tak się stało, nawet za cenę, której nigdy byśmy nie chcieli zapłacić. Uniżając się wobec Boga, aby On mógł nas zbawić. Dziecko nieraz wyrywa rękę z ręki rodzica, bo wstyd przed innymi, żeby rodzic prowadził dziecko czy cokolwiek. My często też wyrywamy rękę z ręki Boga, uważając, że potrafimy sami już sobie radzić w życiu. Lepiej zostawmy ją tam, gdzie najlepiej jest, żeby Bóg prowadził nas poprzez to życie i nauczył nas, kim jest Jego Syn, jak wspaniały jest Jego Syn, abyśmy chcieli, patrząc na Syna, rozkoszować się tym, do czego Ojciec nas prowadzi. Słuchać Boga, to jest wielkie i wspaniałe doświadczenie dla nas ludzi. Słuchać Boga. Maria wybrała lepszą cząstkę, mówi Pan Jezus. Marta chciała mi usłużyć. Wyglądałoby w oczach ludzkich bardzo wspaniale Jezusowi usłużyć. Przecież to najważniejsze, najwspanialsze. A jednakże Maria przycupnęła u stóp Jezusa i zaczęła słuchać, co On mówi. Lepszą cząstkę wybrała. Słuchać się Pana. Wiecie, że to jest naprawdę początek. To jest początek, zacząć Go słuchać, bo my nie wiemy wielu rzeczy. Nauczeni zostaliśmy bałaganu, bezbożności. Zacząć Go słuchać, nie próbować weryfikować, nie próbować słuchać diabła, potępień czy czegokolwiek. Słuchać, co Bóg ma do nas do powiedzenia. On mówi o świętości, ale też mówi o swojej miłości do nas. On mówi o swoich wymaganiach, ale też i o swojej pomocy. Po prostu posłuchać we wszystkim Boga. Posłuchać. Jeżeli ktoś dobrze posłucha Boga, później łatwiej temu człowiekowi jest patrzeć na dalsze elementy swojego chrześcijańskiego życia. Posłuchać Boga. Mieć czas, aby słuchać Boga. Słuchać Go, rozumiesz czy nie? Wielu ludzi czyta Biblię i zaraz próbuje wyciągać wnioski. Nie wyciągaj ich od razu, nie bądź pochopnym ani pochopną. Posłuchaj, co On mówi, żeby ci to się złożyło w całość.
To, co do ciebie dociera i co już rozumiesz, to rób. Czego nie rozumiesz, słuchaj go dalej, bo ci da zrozumieć, bo chce, żebyś rozumiał czy rozumiała. A więc tam Bóg postawił linię między nieposłuszeństwem, niesłuchaniem Boga, a słuchaniem Boga. To, że mogli wcześniej nie słuchać i mogli sobie robić różne rzeczy, to było tam, w niewoli. Ale teraz Bóg mówi, teraz będziecie mnie słuchać. I zaczęła się próba. Słuchać do kiedy słuchać? 2 dni słuchać? 3 dni słuchać? Tydzień? Miesiąc? Ile słuchać? Ile słuchać? Do końca słuchać, co Bóg mówi. To jest podstawa, bo to jest jedyny głos, który jest prawdziwym głosem, który jest głosem Boga, Stwórcy, Boga miłującego ciebie i mnie. Ludzie bardzo często bez Bożego Ducha wyciągają wnioski. Piotr już napisał, że Słowo Boże czy proroctwo nie podlega dowolnemu wykładowi. Duch Święty wprowadza w to, co jest prawdziwe, po to, żebyśmy wiedzieli dokładnie to, co Bóg chciał powiedzieć przez to. Dlatego Jezus powiedział, Duch Boży wprowadzi was w tą prawdę. Jak wielu ludzi, nie słuchając Boga, wyciąga wnioski, zaczyna mówić o Nim różne rzeczy. Wyglądałoby na to, że Jemu nie zależy, żeby ludzie zostali oczyszczeni ze swoich grzechów, że ludzie mogą żyć w grzechach, a On jest taką miłością, że zabiera bez względu na to ich do wieczności. Albo znowuż mówią, że jest strasznym, tylko karze i karze wszystkich wokół. Gdyby posłuchali Boga. Wiecie, ja miałem to szczęście właśnie, że od tego się zaczęło moje chrześcijaństwo. I dlatego dziwiłem się później, o czym ci ludzie mówią w ogóle. Ja czytałem całą Biblię i nie miałem tych przeżyć, co oni mieli. Krytyki wobec Boga, że nie mogli czytać Starego Testamentu, bo tu tyle krwi i tak dalej. Ja mówię, o czym oni mówią w ogóle? Ja czytałem i widziałem Boga tutaj. Widziałem to, co Bóg czyni z tym ludem. Zupełnie inne rzeczy widziałem. Bo Bóg zaczął ze mną w ten sposób, żebym zaczął Go słuchać. Dopiero kiedy On zaczął składać we mnie to, zacząłem doświadczać odpocznienia w Bogu i wzrostu, i rozwoju. Nie własną mocą, ani siłą. To Bóg osiągnął poprzez Słowo żywe, którym zaczął mocniej i mocniej napełniać moje wnętrze. To Słowo zaczęło zmieniać mnie. To nie ja się zmieniałem. Ale wiedziałem, że to jest zgodne ze Słowem. Bo takie słowo czytałem w Biblii. A więc to Bóg zaczął swoje dzieło i On ma zamiar je zakończyć. Ale jest często tak, że człowiek próbuje sam ze swoją starą wiedzą albo starą mądrością próbować weryfikować Słowo Boże. Nie pozwoli Bogu do siebie nawet przemówić. Już wyciąga wnioski jakieś z tego. A potem opowiada je innym, jakby odkrycie wielkie człowiek odkrył. Naucz się najpierw słuchać. A wtedy wiele usłyszysz tych rzeczy, które są potrzebne, aby wygrać z kłamcą, z diabłem. Apostoł Paweł kiedyś też powiedział takie słowa, że kim byli wcześniej apostołowie, jego to nie obchodzi. Jego obchodzi, kim są dzisiaj. Kim byli Izraelici w niewoli egipskiej, to już nie ma znaczenia. Ważne jest, że dzisiaj Bóg wyprowadził ich z niewoli i On jest ich Bogiem. Bogiem, który gwarantuje im wszystko, co potrzebne, aby oni mogli żyć z Nim, w społeczności, się rozwijać. Pustynia nie ma znaczenia. To, że nie ma tam owocowych drzew, że nie ma tam winorośli, że nie ma tam tego, że nie ma tam tego, nie ma znaczenia. Bóg jest z nimi, On jest źródłem życia. On jest dawcą wszystkiego. Pamiętacie, jak powiedział, czy mogę wykarmić ten lud? Ale jak ty, Boże, wykarmisz? Przecież dla nich to by trzeba było nie wiadomo ile tych wołów, wszystkiego. No to Bóg im posłał przepiórki. I byli najedzeni, mięsa dosyta jeszcze, rozumiecie, tyle dał im Bóg. Bo Bóg jest Bogiem, my nie musimy się obawiać, bo obawy nasze są wynikiem niesłuchania Go. I później mamy strachy i lęki, bo nie słuchaliśmy, co On do nas mówi.
I później podejrzewamy go o coś, że nas nęka albo cokolwiek, zamiast dziękować mu za to, co on z nami robi. Żeby widzieć w nim Boga, który chce naszego zbawienia, bo inaczej po co by zaczął to działanie, jeśli nie po to? I żeby zaufać mu. Potrzeba usłyszeć głos Jego. Głos Boga. Jeżeli pilnie będziesz słuchać głosu, pilnie. I to każdy, z reguły większość mówi właśnie, że kiedy poruszenie nastąpiło w nas, to wtedy ciężko nam było się od Biblii oderwać. Myśmy jej łaknęli, potrzebowali. Pojawiła się w nas pilność słuchania Boga. Żeśmy myśleli, będąc w pracy, kiedy wrócę do domu i znowuż wezmę tą księgę, aby móc ją czytać. To właśnie było to pilna potrzeba słuchania Boga. Ten głód, który czekał, żeby znaleźć ten chleb. Znalazł chleb i zaczął się nim karmić. Zaczęliśmy myśleć tym słowem. Zaczęliśmy doznawać szczęścia, że poznajemy wolę Bożą. Mamy tutaj doświadczenie z tą wodą. Ona była gorzka, ale potem, kiedy Mojżesz wrzucił to drzewo, stała się słodka. A więc Boży porządek, to co gorzkie, ja uczynię słodkim. Jest ostrzeżenie w Słowie Bożym, aby, może przeczytałem to z Izajasza, 5 rozdziału, od 18 wiersza. Biada tym, którzy ściągają winę sznurami nieprawości, a grzech jakby powrozami wozów. Którzy mówią, niech przynagli, niech przyspieszy swoje dzieło, abyśmy widzieli, niech wnet się spełni zamysł świętego izraelskiego, abyśmy go poznali. Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem. Którzy zamieniają ciemność w światłość, a światłość w ciemność. Zamieniają gorycz w słodycz, a słodycz w gorycz. Oto ci, którzy nie dosłuchali się Boga i sami zaczęli wyciągać własne wnioski, którzy wybiórczo zaczęli brać coś z Biblii i na tym budować jakieś dziwne nauczania. Dzisiaj wielu chrześcijan żyje w grzechach i są przekonani, że idą do domu Ojca, dlatego że ich nauczyciele im zmienili Boże przesłanie na swoje przesłanie. Używając słów z Biblii, wzięli je, wykręcili w taki sposób, żeby one pasowały do ciała i oszukali tych ludzi, bo ci ludzie mogliby się ratować, a oni zaprzestali słuchania Boga. Oparli się na tym, co powiedzieli im ci, którzy wykręcili proste Słowo Boże i podali je w taki sposób, jakim nigdy Bóg nie chciał, żeby trafiło do nas ludzi, bo Bóg nas kocha i chce naszego zbawienia. I chcę, żebyśmy słyszeli słowo prawdy. A więc są tacy ludzie i są do dzisiaj. Apostoł mówił tak samo, że przyjdą tacy, którzy będą to robić i żeby uważać i nie słuchać tego, co oni mówią. Ponieważ będą próbowali usunąć Boży zamysł, aby wprowadzić zły zamysł. Aby zyskać ludzi, aby oni zostali w swoich grzechach i czuli się spokojnie i swobodnie. Gdy słuchasz Boga, rozeznajesz i wiesz, to nie jest zamysł Boży. Bóg nigdy by nie zrobił tego wszystkiego, gdyby chciał nas zostawić w tym złu. Bóg posłał nam swego Syna i posłał proroków, aby nas ze złego wydobywać, a więc Jego zamysłem jest, abyśmy nie chodzili w złu, ale w dobru. Dlaczego mamy taki problem w uczeniu wierzących ludzi? Dlatego, że tak naprawdę, przykre to jest, ale mało jest słuchania Boga między wierzącymi ludźmi. Dużo jest słów, dużo ludzie mówią, między sobą mówią, oceniają różne rzeczy, ale to są oceny ludzkie, nie Boże. Wy mówcie jak?
Słowo Boże mówi, jest napomnienie, ale często ludzie mówią, jak oni myślą. Oceniają to w swój sposób. Często dobro oceniają jako zło, a zło jako dobro i tak to przedstawiają innym. Czyż nie biada takim ludziom? Czyż nie jest obowiązkiem naszym, gdy mówimy, że to Pan, żeby mówić to, co mówi Pan, w ten sposób, jak mówi Pan? Słuchajmy więc pilnie Pana i zachowujmy w sercu Jego słowo. Niech to będzie coś, co naprawdę czynimy codziennie, bo wtedy znać go będziemy coraz bardziej i będziemy umieli pilnować się tego, co On do nas powiedział. Pan Jezus powiedział, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które z ust Bożych pochodzi. Weźmy, zwróćmy na to uwagę. Czas biegnie. Jesteśmy w coraz większym doświadczeniu jako Boży ludzie. A jeśli nie będziemy słuchać się Boga, to inny głos będzie podrabiać i będzie skierowywać to tu, to tam. Zawsze to będzie ego. Zawsze to będzie myślenie o sobie. Nie będzie w tym ofiary. Nie będzie w tym naśladowania Chrystusa. Będzie to szukaniem własnego spokoju, własnej wygody, własnego zabezpieczenia. To będzie coś swoje, podczas gdy Bóg zupełnie co innego mówi wobec nas. Słuchajmy Boga. Czytając Jego słowo, słuchajmy, co On do nas mówi. Nie czytajmy jak literę, którą się czyta, a potem szybko zapomina, ale czytajmy jako to posłanie od Boga naszego, jako coś dla nas bardzo ważnego i cennego, ponieważ On chce, abyśmy byli posłuszni, posłuszni Jemu. Posłuszeństwo jest w perspektywie Boga. Widzimy, jak jest opisane w Biblii. Bądźcie posłuszni moim prorokom, bądźcie posłuszni Mojżeszowi, bądźcie posłuszni mojemu Synowi Jezusowi Chrystusowi. Czyńcie to, co On wam powie. Bądźcie posłuszni apostołom, bądźcie posłuszni waszym pasterzom, bądźcie posłuszni. Zobaczcie, jak to posłuszeństwo Bóg chce, żeby było. I kto będzie posłuszny? Ten, który nauczył się słuchać Boga. To jest coś, co wnika z tym słowem w nasze serce. Chęć posłuszeństwa, chęć wyrwania się z tego życia po swojemu do tego, do czego Bóg nas wezwał. Naprawdę, wystarczy słuchać, co mówi Pan. I wiele rzeczy zaczyna się zmieniać we wnętrzu. I Bóg to dał temu ludowi, żeby oni spędzili ten czas, gdzie są już uwolnieni z niewoli. Nie muszą się słuchać Faraona, nie muszą się słuchać rozkazów, nie muszą się obawiać o swoich synów i córki, aby zaczęli słuchać, co Bóg ma im do powiedzenia. Wspaniały czas oddzielenia ich od wszystkich zapotrzebowań. Alleluja. Pustynia i nic. Aby byli swobodni. Tam Bóg na pustyni ich wyprowadził, aby ich wypróbować i aby napełnić ich odwagą, że ten, który ma moc zachować taki wielki już naród, tyle liczebny, ma moc też ich prowadzić we wszystko, co On zamierza uczynić. Drugie, i czynić będziesz to, co prawe w oczach Jego. I znowuż kontrol celna. Życia według ciała czy według ducha? Słuchać i czynić. To samo Jezus powiedział, kto słucha i czyni, wydaje owoc. Jakim słowem dzisiaj my żyjemy? Czy to jest słowo Boga? Czy nasze mniemanie o tym, jak żyć powinien chrześcijanin czy chrześcijanka? Czy to jest słowo Boga? Czy to jest własne mniemanie? Czy to jest Bóg? Czy nadal człowiek? I nie chodzi mi o to, żeby ktoś się potępiał, ale by zweryfikować to, co robimy i żeby zobaczyć, co naprawdę potrzebuje Boży lud, żeby wygrywać z kłamcą. Słyszeć prawdę, poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Prawda daje nam wolność.
Prawda daje nam wiadomość o tym, co Bóg zamierza i że ma moc to uczynić. I wtedy ufamy Bogu. Jesteśmy spokojni. Odpoczywamy od wszystkich dzieł swoich. Zaczynamy znajdywać radość, że to Bóg czyni swoje dzieło w nas i pośród nas. List do Filipian, 4 rozdział. Rozumiecie, tak? To jest sprawa bardzo, bardzo ważna, poważna, bo zostaliśmy przywołani przez Boga, aby stać się Jego ludem. Diabeł chce okradać nas z czasu, który powinniśmy spędzić ze Słowem Boga, ale nie w tak sposób religijny, ale w sposób jak dzieci, które chcą poznawać wolę swojego Ojca. 8-9 wiersz 4 rozdziału. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe. Jak mam myśleć o tym, co prawdziwe? Muszę poznać to, co prawdziwe. Muszę to usłyszeć. A więc mogę myśleć o tym, co prawdziwe, kiedy słyszę to, co prawdziwe. I to, co prawdziwe, jest dla mnie szczęściem. Miłuję prawdę, którą słyszę. A więc mogę myśleć o tym, co miłuję. Co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. To jest właśnie słowo naszego Boga. Czyńcie to, czego się nauczyliście i co przyjęliście i co słyszeliście i co widzieliście u mnie. A Bóg pokoju będzie z wami. Myślcie, słuchajcie, myślcie i czyńcie. Wspaniałe. I już masz pracy pełno, bracie, siostro. I nie ma tak, że możesz sobie chodzić luzacko, bo ty masz wspaniałe Boże Słowo i masz możliwość, aby żyć tym Słowem w każdej sytuacji. Oczywiście jest próba. Oczywiście jest też i wróg szalejący, który próbuje podważać potrzebę aż takiego życia. I czyż nie mówi to samo, co do Ewy? Bóg nie chce, żebyście mieli takie swobodne życie. Bóg chce was skrępować. Bóg wam zabiera tak naprawdę życie. A wy możecie żyć i też mieć Boga. Ale potem co z tego wynika? Kłótnie, właśnie, odszczepieństwa, zawiści, żale, pretensje. To jest właśnie spuścizna słuchania się diabła. Pycha, duma, arogancja, no wszystkie te inne rzeczy. Bo gdy się słucha Boga, to samo to słowo sprawia, że staje się pokornym, pokorną, uniżonym, uniżoną, chętnym, by służyć. To jest żywe słowo. Tak jak Bóg rzekł i stało się, dokładnie jest tak samo. I to jest wspaniałe, że jeśli słuchasz Boga, to to słowo zmienia ciebie. Czynić. Uczynki nasze idą za nami. Albo one są zgodne ze Słowem Bożym i wtedy chwała Bogu. Piękne uczynki sprawiedliwych, szata zabijające oblubienicy. Albo niestety nie. Nadal są to słowa kłamcy. Mówię wam, jeżeli człowiek słucha Boga, to wtedy jest gotów słuchać Boga we wszystkim. Jest spokojny. Jeśli zaś człowiek nie słucha Boga, to nie chce i w tym, i w tym, i w tamtym. Bóg przeznaczył nas do życia, w którym On ma upodobanie i to jest życie Jego Syna w nas, w Tobie i we mnie. To jest Słowo, które stało się ciałem i zamieszkało między nami, pośród nas postawiło namiot, aby przebywać, aby okazać się wspaniałym Bożym Słowem i byśmy mogli zobaczyć, jaki jest nasz Ojciec w niebie. A więc mamy wspaniałość i możliwość słuchać i dzięki Duchowi Świętemu, dzięki działaniu ofiary Jezusa Chrystusa czynić to, co mówi Bóg. Moglibyśmy wiele w tym
poruszać się, żeby zastanowić się i pomyśleć, Boży ludzie, jak my bardzo potrzebujemy wykorzystywać czas, który mamy, żeby go nie zmarnować, ponieważ mamy najcenniejszy teraz czas, bo wiemy, że Bóg jest i że Bóg nagradza tych, którzy Go szukają. Wiemy, że słuchać Boga jest lepsze niż robić bez słuchania. Bo gdy robimy bez słuchania, to my robimy. I my myślimy później czerpać z tego zyski i potem my mamy pretensje, my mamy żale, my mamy niechęć, bo to my, to nie jest Bóg. A więc czynić będziesz to, co prawe. Jeśli słyszysz Boga, to czynisz to, co mówi Bóg i to jest to, co właśnie jest prawe, to, co jest potrzebne. Miłując prawdę, jesteśmy zachowani od tej próby, która przychodzi na całą ziemię, bo Bóg mówi, że ci, którzy miłują prawdę, oni będą mieli rozeznanie i będą zwycięzcami, ale ci, którzy nie miłują prawdy, tego, co mówi Bóg, Bóg ich wprowadzi w obłęd i uwierzą kłamstwu. Jak więc miłować Bożą prawdę? Trzeba ją usłyszeć. Bo gdy słyszysz Bożą prawdę, twoje serce się otwiera, a twój umysł pragnie Boga. I chcesz myśleć o Nim i cieszyć się Nim, ponieważ tak dokładnie zaczyna w tobie pracować Boże Słowo, jak ziarno, które znalazłszy ziemię, zaczyna w niej czynić to, co potrzebne, żeby mogło wydać plon. I jeżeli zważać będziesz na przykazania Jego i strzec będziesz wszystkich przepisów Jego, to żadną chorobą, którą dotknął Egipt, nie dotknę ciebie, bo ja Pan, twój lekarz. Bóg mówi o chorobach, którymi dotknął Egipt. Możesz chorować na coś innego, ale na choroby, na które spadły na Egipt, nie będziesz chorować, jeśli Pan Bóg jest twoim lekarzem, a ty wiernie słuchasz się Jego. Jedną z tych chorób było zatwardziałe serce Faraona. Twoje serce nie będzie zatwardziałe. Będziesz miał je mięsiste i ono będzie otwarte na to, co jest miłe Bogu. I następne rzeczy, które się tam wydarzają. A więc mamy wspaniałą możliwość, aby czynić sobie nawzajem to, co chce Bóg. Musimy najpierw posłuchać, co mówi Bóg. A potem z tego, co mówi Bóg, przyjąć to i według tego żyć. Wtedy gorycz zamienia się w słodycz, tak jak powinno być. Wtedy Jezus jest uwielbiony. A więc mamy doświadczenie, mamy próbę. Wypróbowywane jest to, czy my będziemy chcieli tak właśnie funkcjonować. Oto masz Biblię, każdy z nas ma. I to jest nasza próba. Czy my będziemy chcieli żyć tak, jak jest tu napisane? To jest nasza próba. I czy będziemy żyli tak, jak tu jest napisane? Bo wiedząc tylko, że to jest tu napisane w porządku, to jest bardzo dobre, ale niewystarczające. Trzeba jeszcze tak żyć. To chce Bóg, abyśmy żyli każdym Jego słowem. I Bóg gwarantuje ci, że będziesz czynić to, gdy tylko będziesz Go uważnie słuchać. Bóg gwarantuje każdemu to z nas, że On uczyni to, co powiedział do nas. On to uczyni. Dlatego apostołowie mogli pisać, ten, który zaczął, ten też dokończy. Najpierw otworzył ucho nasze, uszy nasze na to, żebyśmy zaczęli go słuchać. Powiem może o paru próbach, które mamy. Jedną z tych prób jest jedność. Jezus modlił się o jedność, abyśmy jedno byli, tak jak On z Ojcem jest jedno. A więc przeżywamy próbę, czy my ją wygramy, czy nie. Czy będziemy jedno, tak jak Ojciec z Synem jest? Jeżeli tak, to wygraliśmy. Jeżeli nie, to przegraliśmy. W tej sprawie jest Jezus Chrystus.
przyjaciel, który chce, aby tak było. Modlił się o to i chce to zrobić. Jeśli będziemy słuchać się go, to on to zrobi. Jeśli nie, to wróg zrobi tą drugą rzecz. Nastawi nas przeciwko i będzie oskarżał. I będzie próbował rozpychać ludzi wierzących. A więc mamy próbę jedności. Ciało ci mówi, ale dlaczego ty masz się poświęcać? Jeśli nie poświęcisz się, to nie przeżyjesz próby jedności. Jeżeli zaś położysz swoje życie dla sprawy Bożej, wtedy doznasz, jak Bóg łączy cię w jedno z innymi, którzy też położyli życie dla sprawy Bożej. A inni, no pszenica i kąkol rosną razem, aż do żniwa. Żniwo rozdzieli tych dwoje. Musimy pamiętać, że Pan chce, żebyśmy byli pszenicą i żeby był zbiór, żniwo, obfite żniwo, żeby było, ale o pszenica ma charakter Boga, kąkol zaś diabła. Do wieczności z Bogiem może przejść tylko to, co jest Boga, ponieważ w wieczności Bóg nie będzie już rozpatrywać spraw z nami. No weź się uporządkuj. Tam nie będzie nawet takiego słowa. Weź się uporządkuj. Bo już wszyscy będziemy doskonali. Wszyscy doskonali. Następna próba. Pamiętacie, jak już tam w Mojżeszowi było napisane o fałszywym proroku. Jeżeli przyjdzie do ciebie prorok i będzie mówić to i to, i to się stanie, a potem będzie cię namawiać, żebyś odszedł, to Bóg mówi, to ja wystawiam ciebie na próbę. Czy ty jesteś wiernym memu słowu, czy wierną, czy pójdziesz dlatego, że to jest jakiś prorok. I gdy zobaczysz, że ten prorok to robi, to zabijesz tego proroka pośród ciebie. Inaczej między Bożym ludem usuniesz go ze zboru. Aby nie było fałszywych proroków. Aby nie przeszkadzali Bożemu ludowi iść prawidłowo. A więc Bóg poddaje próbie, czy my zachowamy Boże Słowo, czy pozwolimy na to, żeby matactwo jakichś ludzi mogło sprawić, że my zmienimy swoją postawę wobec tego, jak postępować w danej sytuacji. Czy to, że jeżeli ktoś nie postępuje zgodnie z wolą Boga, daje mi podstawę, żebym ja też mógł nie postępować zgodnie z wolą Boga? Czy to, że jeżeli ktoś lekceważy i żyje sobie po swojemu, podaje mi prawo, żebym ja też to samo robił? Przecież to jest, mówiliśmy już nie raz, to jest niemądre. Przynajmniej niemądre. Bo przecież to nie ktoś mi daje zbawienie, tylko Bóg. I ja mam czynić to, co chce Bóg. Bez względu na to, ilu czyni to, co chce Bóg. Próba wierności Bogu. Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Więc próba, czy jestem wierny w małym, wtedy będę wierny w dużym. Także wielu ludzi już w małym okazuje niewierność i żyją dla siebie. Kiedy myślą o dużym, jest to tak daleko, jak wschód od zachodu, oddalone. I cały czas jakby szukają i nie mogą tego znaleźć. Zacznij słuchać Boga w tym, a usłyszysz Go i w tamtym. Próba wiary. Jesteśmy próbowani, czy wiara nasza okaże się wiarą do końca i czy będziemy zwycięzcy nad światem dzięki wierze, którą mamy, opartą na tym, że Jezus Chrystus jest Synem Boga i my słuchamy Go jako Syna Bożego. Są też odstępcy wierze, którzy zaczęli wykręcać to, co mówi Bóg i mówić to innym. A więc mamy mnóstwo doświadczeń między sobą, prawda, ludu Boga? Mnóstwo widocznych decyzji, złych decyzji, które widzimy, złych postępowań, konsekwencji złych decyzji, kiedy widzimy, co się z ludźmi dzieje, że zamiast rosnąć, spadają w jakieś swoje doły i jeszcze bardziej reprezentują upadłość, a nie wzrost. I widzimy, że to jest wynik nieposłuszeństwa. Niesłuchania Boga, to jest wynik zrobienia po swojemu. A Bóg mówi, ja was będę próbował i pozwolę wam pójść drogą waszego odstępstwa. Jeżeli chcecie, Bóg mówi, idźcie.
Ale jeśli chcecie się ratować, pozostańcie w Słowie Bożym. I bądźcie wypełniającymi to Boże Słowo. Aby wiara nasza okazała się cenniejsza niż złoto przytopione. A więc jak bardzo ważna jest ta próba, czy my pozostaniemy wierzącymi, czy już damy sobie inne jakieś możliwości tak zwanej wiary włożyć. Bo ludzie wierzą w różne rzeczy. Niektórzy w drzewo, niektórzy w chmury, niektórzy w góry, niektórzy w różne rzeczy ludzie wierzą. Ale to nie jest ta wiara, o której mówi. Ta wiara prawdziwa jest oparta na tym, co mówi Pan. Następnie mamy próbę miłości. Jezus powiedział, że po miłości wzajemnej waszej poznają, żeście moimi uczniami. A więc jeśli nie ma miłości, Jan pisze, nie należymy do Boga. Próba miłości. Więc ile tych prób jest tak naprawdę? We wszystkim, cały czas. Kiedyś Paweł napisał piękne słowa o pewnym bracie. Napisał, to jest brat wypróbowywany przeze mnie w wielu sprawach i okazał się wiernym Bogu. Jak dobrze, kiedy o nas można mieć takie zdanie, że jesteś bratem czy siostrą, którzy są wypróbowani w wielu doświadczeniach i okazujecie się wiernymi Bogu. Nawet wtedy, kiedy i życie mogło być wasze zagrożone, wybraliście to, co chce Bóg, a nie to, co chce wróg. Wypróbowani w wielu doświadczeniach, jakie to jest cenne. Doświadczeni wielu, aby umieć wybierać dobro, odrzucać zło. Może otwórzmy jeszcze ku zakończeniu. Księga Objawienia, 3 rozdział. Jakie ważne słowa tu słyszymy. Od 7 wiersza. A do anioła zboru Filadelfii napisz, to mówi święty, prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida, ten, który otwiera, a nikt nie zamknie i ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. Znam uczynki twoje. Oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć, bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Oto sprawił, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawił, że będą musieli przyjść i pokłonić się Tobie do nóg i poznają, że ja Ciebie umiłowałem. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto ja zachowam Cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, aby doświadczyć mieszkańców ziemi. Jakież to ważne jest, by być wypróbowanym, wypróbowaną i być uznany przez Chrystusa jako człowiek, który trzyma się Jego we wszystkim. Który nie próbuje iść sam czy sama w tych rzeczach, ale tylko z Panem i tylko z Nim. Bez Niego w niczym i nigdy. Przyjdę rychło, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. Zwycięzcę uczynił filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie. I wypiszę na nim imię Boga mojego i nazwę miasta Boga mojego, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego i moje nowe imię. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Wiecie, na czym polega różnica wielu fantazyjnych jakichś dogmatów, które się pojawiły między wierzącymi ludźmi. Skąd to jest? Z tego powodu, że ludzie nie słuchają, co jest w Słowie Bożym podane nam, ludziom, abyśmy na tym oparli się. Tylko próbują wyciągać coś między wierszami, aby stworzyć własne nauki. Podczas gdy Jezus mówi wprost. Imię Boga mojego będzie na waszych czołach i moje nowe imię. Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do zborów. Przejdziesz próbę, bo ty dzisiaj przechodzisz próbę. Bo dzisiaj wybierasz to, co chce Pan, a nie to, co chce ciało. Nie patrzysz po ludziach, którzy odchodzą, tylko patrzysz na Jezusa, który stale jest ten sam, wczoraj, dziś i na wieki.
i nie rezygnujesz z Pana, dlatego że ilu się rezygnuje, bo przecież On powiedział, że miłość wielu oziemnie, wielu się odwróci i porzucą Go i będą żyli po swojemu, mówiąc, że są wierzącymi ludźmi. A jednakże już to życie będzie życiem odstępczym. Jeszcze list Jakuba, pierwszy rozdział, 12 wiersz. Szczęśliwy mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota obiecany przez Boga tym, którzy go miłują. Żeby wytrzymać próbę, najpierw muszę uważnie słuchać Boga, aby On wpisał swoje słowa w moje serce i twoje serce, tak jak Paweł tam pisze o Koryntian, Duch Boży wypisuje w sercach naszych, aby te słowa były wpisane w serce i abyśmy z obfitości serca mówili i żyli. Wtedy możemy przechodzić próbę za próbą, bo serce nasze należy do Boga, umysł też i nie szukamy swego, bo znaleźliśmy Boga. A Bóg kształci nas, aby móc nas prowadzić do swojej wiecznej chwały. Jest to zamysł Boga. Niech On go wykona z tobą i ze mną. Ale jeśli nie będziesz go słuchać, nic więcej nie zrobi z tobą. Ponieważ to się zaczyna od słuchania. Amen.